Valtteri Bottas czwarty raz w tym sezonie wygrywa kwalifikacje. Można by powiedzieć, że dopiero czwarty, bo przecież Finn na przestrzeni sezonu często dominował w trakcie treningów, na początku kwalifikacji, dopiero potem przychodziło rozczarowanie w tym decydującym momencie. Z drugiej strony może aż czwarty, bo pamiętajmy, że Bottas ma przeciwko sobie jednego z najbardziej utytułowanych zawodników w historii. Połowa roboty zrobiona, 0,1 sekundy, jak powiedział Bottas, tyle wystarczy, natomiast jutro ta druga część, moim zdaniem trudniejsza. Czego możemy spodziewać się jutro? O tym wszystkim już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest sobota, 31 października, Daniel Biały, Echa Padoku. Nowy tor w kalendarzu, inny format tego weekendu i tylko wynik, jakby taki sam. Tego czasu na przygotowanie się w trakcie tego weekendu było naprawdę bardzo mało. To duże wyzwanie i dla kierowców, i dla inżynierów. I z tym wyzwaniem najlepiej poradził sobie dzisiaj Valtteri Bottas. Bottas, który powiedział po kwalifikacjach, że chyba nikomu przez ten krótki czas dostępny na przygotowanie nie udało się pojechać perfekcyjnego okrążenia. Liczyło się to, kto zrobi to względnie najlepiej. I to właśnie jemu się ta sztuka udała. Bottas powiedział, że cieszy go to, że to kółko, które dało mu pierwsze pole startowe, było najlepszym okrążeniem w trakcie tego weekendu. On powiedział, że wysiadł z samochodu i czuł ciarki na plecach, czuł, że całe ciało mu się po prostu trzęsie, co pokazuje, że to okrążenie było dobre, to okrążenie było na limicie, to okrążenie dało mu naprawdę bardzo dużo emocji. 0,1 sekundy przewagi nad Lewisem, ale to, jak powiedział Valtteri, będąc jeszcze w samochodzie, zupełnie wystarczy. Nie ma to wpływu na to, jak będzie wyglądał jutro układ na starcie. Ta odległość między polami startowymi zawsze jest taka sama. A co na to wszystko Lewis Hamilton? Lewis powiedział, że tego tempa kwalifikacyjnego dzisiaj nie było, albo że było ono takie sobie. Zwróćcie uwagę, 0,1 sekundy różnicy i Lewis mówi, tempo było takie sobie. Zaręczam Wam, że gdyby było odwrotnie, gdyby Lewis był z przodu, mówiłby pewnie o fantastycznym tempie, o tym, że pozbierał gdzieś po drodze te ułamki sekundy i to dało mu tak fantastyczny rezultat, ale taki jest już Lewis, takiego po prostu go znamy i chyba taki już będzie, to się nigdy nie zmieni. Czy zabrakło Lewisowi tego czasu na przygotowanie się? Być może, choć ta różnica naprawdę jest bardzo mała, ale brak piątku oznacza, że tych danych do analizy było naprawdę bardzo mało. W piątek dwie sesje, te dane zwykle trafiają do fabryki, tam kierowca rezerwowy, testowy siada w symulator i spędza w nim czasami nawet całą noc. Rano pojawiają się nowe pomysły i tam właśnie jest coś do ugrania poprzez odpowiedni wybór tego, co kierowcy najbardziej odpowiada. W ten weekend tego nie ma, Bottas jest z przodu, to może wielu osobom dawać do myślenia, a ten scenariusz weekendu wydawałby się idealny dla Maxa Verstappena, bo to on, taki żywy talent, prawdziwy talent, surowy, nie potrzebuje przygotowania, siada i jedzie, no ale niestety problemy z samochodem, problemy z jednostką napędową, układ elektryczny, dokładnie, świeca zapłonowa, awaria spowodowały, że ten weekend Maxa, czy ta sesja kwalifikacyjna Maxa była nieco urywana. To wybiło go z rytmu, nie pozwoliło mu tak naturalnie budować tego tempa. No i Max trochę rozczarowany, że tak to się potoczyło, no ale mimo wszystko ustawi się jutro na tym trzecim polu startowym. Warto zwrócić uwagę na pracę mechaników Red Bulla. Wymiana świec w samochodzie Formuły 1 to jest około 15 minut. Oni zrobili to w 5. Tutaj należy im się duża pochwała. Z drugiej strony takie sytuacje, kiedy chce się walczyć o tytuł mistrzowski, nie powinny mieć miejsca. Tą uwagę kieruje bardziej w kierunku Hondy i przygotowanie jednostki napędowej. To nie jest pierwszy raz, kiedy problemy z elektryką wokół jednostki napędowej powodują, że Max nie może się ścigać, nie może walczyć z Mercedesami. Nawet bez tego wydaje mi się, że byłoby Maxowi trudno nawiązać taką bezpośrednią rywalizację, no ale jednak na pewno byłby zdecydowanie bliżej, wywarłby na nich większą presję. Co do Alexa, no to Alex jest dziś blisko tego bezpiecznego bufora. 0,4 sekundy, 0,1 zabrakło, żeby być w tym limicie określonym przez Christiana Hornela, Hermuta Marko. Jest lepiej i sam Alex podkreśla, że czuł się pewniej w tym samochodzie, natomiast rozczarowaniem na pewno są komunikaty radiowe Alexa. Alex kolejny raz nie potrafi przełożyć swoich uwag na taki wartościowy dla inżynierów język. On mówi, nie wiem, co dzieje się z tym samochodem, czy też te uwagi związane z rzeczami, które nie powinny mieć dla niego żadnego znaczenia. Dlaczego limity z toru są wyznaczone w taki, a nie inny sposób? To nie powinno tak być. Czas na takie dyskusje, myślę, że jest w trakcie odpraw, a nie wtedy, kiedy kierowca siedzi w samochodzie. Widać, że tu
tu głowa Aleksa nie pracuje dobrze, to wszystko nadal jest mocno rozstrojone. Oby szybko Aleks znalazł jakiś wspólny mianownik, jeżeli chodzi o tą swoją głowę i te swoje myśli, szczególnie kiedy jest w samochodzie, no bo niedługo może się z tym samochodem rozstać. Gasly jak D'Artagnan jest tym czwartym muszkieterem dzisiaj, przynajmniej do takiej roli aspiruje. Francuz jest ewidentnie w gazie. Widać, że jego głowa w przeciwieństwie do Aleksa jest w naprawdę dobrym miejscu. Ma w sobie tyle pewności siebie, że pewnie zabiłby tą pewnością przelatującą obok niego pszczołę. A do tego zespół dołożył bardzo dużo od siebie, przygotował bardzo dobry samochód i to nie jest przypadek. W czerwcu, kiedy możliwe były jeszcze testy na torze Imola, zespół Alfa Tauri wybrał się tam na właśnie takie zajęcia. Zabrał ze sobą starszy samochód, w którym kierowcy mogli przejechać sporo okrążeń, zabrał tegoroczny samochód, wykonał dodatkowo dzień filmowy i na pewno dane zebrane w trakcie tego testu pomogły przygotować się do tego weekendu wyścigowego. To widać. To pokazuje również bardzo stosunkowo wysoka pozycja Daniela Kwiata, więc ta dobra dyspozycja zespołu Alfa Tauri to nie jest przypadek. Alfa Tauri ma w ten weekend szansę zamknąć dystans do Ferrari, mówię tutaj o klasyfikacji konstruktorów, i rzeczywiście realnie walczyć o ten tytuł najlepszego włoskiego zespołu. Do końca zostało jeszcze trochę, jeżeli Alfa Tauri, Gasly będzie w takiej dyspozycji, a Ferrari będzie spisywało się nadal tak bardzo kapryśnie, to jest na to realna szansa. Christian Horner został dzisiaj zapytany o to, jak dużo zespół Alfa Tauri przekazał im tej wiedzy z testu. Powiedział, nie przekazali nam nic, bo to byłoby złamanie przepisów. No i rzeczywiście, patrząc na dyspozycję obu zespołów, Alfa Tauri wygląda na zespół dobrze przygotowany. Red Bull jest tam, gdzie był, więc nie ma tutaj żadnego pola do podejrzeń, że coś z tej wiedzy zostało przekazane, nawet jeżeli zostało przekazane. Wielki uśmiech dzisiaj krył się pod ogromną maską na twarzy Daniela Ricciardo. Tego uśmiechu widać nie było wprost, ale on wylewał się gdzieś z jego oczu. Daniel naprawdę ma duże powody do zadowolenia. Natomiast zagadką pozostaje tempo wyścigowe. O ile, jak Daniel mówi, to było najlepsze kółko w tym roku, to co do tempa wyścigowego jest wiele znaków zapytania, bo Daniel nie miał w trakcie tego skondensowanego weekendu okazji, żeby spróbować, jak ten samochód będzie zachowywał się na dłuższym dystansie z dużym ładunkiem paliwa. Natomiast Esteban Ocon zgubił gdzieś swoje dobre poranne tempo pomiędzy Q1 a Q2. Jak sam powiedział, nie był w stanie dziś wyciągnąć wszystkiego z auta, to wystarczyło tylko na 12. pozycję. W przypadku Renault te pozycje startowe mogą się jutro zmienić, bo Albert Fabrega uchwycił mechaników zespołu Renault przewożących nowy monokok w padoku, co sugeruje, że dojdzie do wymiany podwozia któregoś z samochodów. Być może będzie to Esteban Ocon, ale może to też paść na Daniela Ricciardo, a wtedy, niezależnie od tego, na którego kierowcę to padnie, będzie on zmuszony wystartować z alei serwisowej. Sekunda straty do Mercedesa to sporo, ale do czwartej pozycji zabrakło zaledwie 1/10. O kim mowa? Mowa oczywiście o tej nadziei Włochów, o Charlesu Leclercu, który dzisiaj radził sobie świetnie. Poranek był trudny, było bardzo wiele komunikatów, które sugerowały, że ten samochód nie spisuje się zbyt dobrze. Zwracam uwagę szczególnie na jedną sytuację, kiedy Charles Leclerc zapytał swojego inżyniera, czy dołożyliście mi trochę więcej z przodu docisku niż tego oczekiwałem. W słuchawce pojawiło się słowo tak. Tak, wystarczyło jedno okrążenie, żeby Leclerc zorientował się, że tego docisku jest więcej niż sobie życzył. To pokazuje, jak niesamowite czucie samochodu mają ci kierowcy. Z kolei Sebastian Vettel za Russellem to chyba najlepsze podsumowanie tej formy, którą obecnie pokazuje Sebastian i jego samochód. Choć Niemiec przyznał, że dzisiaj czuł się w samochodzie dobrze, ale ostateczny wynik był taki jak zwykle, no to może martwić. Wygląda na to, że Sebastian Vettel, niezależnie od tego, co by robił w tym samochodzie, nie może wycisnąć z niego więcej niż pozycję w okolicy początku tej drugiej dziesiątki. A pierwszą dziesiątkę zamykali dzisiaj kierowcy McLarena. Oczekiwania z pewnością były większe, ale z drugiej strony za plecami będą mieli dwa samochody zespołu Racing Point, jeden samochód zespołu Renault. To jest bardzo ważne z punktu widzenia tej walki o końcową klasyfikację konstruktorów, więc mimo że dzisiaj może nie jest najlepiej, to jutro, jeżeli udałoby się tak dojechać, nie będzie
straty, a może nawet będzie zysk, jeżeli chodzi o te pozycje w klasyfikacji, czy punkty w klasyfikacji w stosunku do zespołów, z którymi tak naprawdę McLaren walczy o tą dominację w środku stawki. A biorąc pod uwagę charakterystykę toru, pozycje 11 i 15 nie napawają nadzieją na pewno członków, szefostwo zespołu Racing Point. A dlaczego? Dlatego, że na tym torze bardzo trudno jest wyprzedzać. Mówili o tym dzisiaj bardzo dużo kierowcy. Obaj byli bez tempa, natomiast Stroll chyba płaci dużą cenę za tą przerwę, przymusową przerwę, która mu się przydarzyła. Nadal nie może złapać rytmu i stąd ta dość duża różnica w stosunku do Sergio Pereza. To też pokazuje, jak niesamowitą robotę wykonał Nico Hülkenberg, który w zasadzie z kanapy wskoczył do tego samochodu i jeździł naprawdę bardzo dobrym tempem. Russell kolejny raz zrobił chyba więcej niż powinien, biorąc pod uwagę dyspozycję samochodu i czy ta trzynastka będzie dla niego szczęśliwa, czy przyjdą w końcu te pierwsze punkty. W takim normalnym wyścigu raczej nie ma na to szans, bo George lepiej spisuje się w sobotę niż w niedzielę, za co otrzyma od brytyjskich komentatorów przydomek Pan Sobota. Natomiast gdyby coś się wydarzyło z przodu, George jest naprawdę w dobrej pozycji, żeby na tym wszystkim skorzystać. Z kolei Latifi no, miał podwójnie trudne te kwalifikacje i ten weekend, dlatego że mimo że już sam czas przygotowań był ograniczony, jemu przydarzyły się problemy i z jednostką napędową w trakcie tego jedynego treningu i z układem hamowania, co sprawiło, że nie mógł się tak naprawdę dobrze przygotować. Mimo tego był całkiem zadowolony z tego, jak udało mu się poskładać to jedno okrążenie. Z kolei kierowcy Haasa deklarują, że popchnęli ten samochód do absolutnego maksimum, co pokazuje, biorąc pod uwagę doświadczenie obu kierowców, że ten samochód nie dysponuje zbyt dużym potencjałem. Magnussen jeszcze narzekał dodatkowo na problemy ze skrzynią biegów. On mówił, nie były duże, ale jednak przeszkadzały i irytowały. Co ciekawe, pojawiła się też informacja, że problemy, z którymi boryka się zespół Haasa, czyli to przegrzewanie się tylnego zawieszenia układów hydraulicznych, które odpowiadają za pracę tylnego zawieszenia, to były problemy, które wcześniej pojawiły się również w samochodzie Ferrari, ale specjaliści z Maranello bardzo szybko się z nimi uporali. Z kolei Haas do tej pory nie umie znaleźć odpowiedniego rozwiązania, żeby w końcu dać kierowcom odpowiednią maszynę. To też pokazuje, że ten przepływ informacji z fabryki do fabryki raczej już nie funkcjonuje. Prezenty od dobrego wujka z Włoch po prostu się skończyły. Alfa miała dzisiaj potencjał na Q2. Przyznali to zgodnie obaj kierowcy. Antonio zginął gdzieś w tłoku, a Kimi Räikkönen chyba nie do końca wiedział, jak wygląda kwestia limitów toru po tym skasowanym czasie. Krzyczał do słuchawki, że przecież byłem na tarce, natomiast w tym miejscu limit toru wyznaczała biała linia, więc tutaj jakieś nieporozumienie, a szkoda, bo mógł być naprawdę bardzo dobry rezultat Q2, no i szansa na to, żeby pojechać trochę dalej w te kwalifikacje. A co do jutrzejszego wyścigu, no biorąc pod uwagę charakterystykę toru, biorąc pod uwagę wypowiedzi kierowców, biorąc pod uwagę to, co już podała firma Pirelli, jutro może nas czekać taka niedzielna procesja, no chyba że na to, że wydarzy się coś niezwykłego. Pirelli twierdzi, że dwa postoje to jest duża strata czasu, więc większość kierowców zdecyduje się sięgnąć tylko po jedną zmianę, tylko raz pojawić się u swoich mechaników. Lewis mówił na tym torze, że nie ma praktycznie gdzie wyprzedzać, więc ten pierwszy zakręt, początek wyścigu będzie niezwykle emocjonujący, a potem no, mogą pojawić się takie senne momenty, choć ja czasem, ja cały czas liczę na to, że jutrzejszy dzień, ten niezwykły tor napisze nam zupełnie inny scenariusz, że będą emocje, nie będzie tylko takiej nudnej procesji. No i myślę, że tym akcentem, tą nadzieją się z Wami dzisiaj rozstanę. Dziękuję kolejny raz, że byliście ze mną. Trzymajcie się i do zobaczenia jutro.